Masz na dworze, możesz dać więcej. To jest teraz w trakcie nagrywania. Dzień dobry. Już trochę cisza na pasiece. Pociąłem stare kraty, jakieś najgorsze. No i wpadłem na myśl, że na kraty i na pineski zrobię w tym roku na myszy. Ja myślałem, że ty kawę pijesz. Kawę? No. Chodź, po cichu. Chodź, bo ja nie będę. Ida. Takie kratki. To ty robisz kraty. Kratę odgrodową robisz? Kratę odgrodową? Czas, możemy ludziom pokazywać. Co robimy, nie? Myślisz, że przez to się nie przedostanie? Ja nie wiem. Mam nadzieję. No, kiedyś nic nie robiłem nigdy, nie? Mhm. I zawsze był dramat myszowy. Co on tam robi? Doniczkę. Waliuje. Zawsze był dramat myszowy, co roku, nie? No po prostu zawsze jakieś myszy wchodziły przez wylotek i robiły sobie gniazdko na zimę. Tak, to nie, to nie to, że przegryzały nam ścianę czy nie, coś. Nie, tylko po prostu przez wylotek wchodziły. Przez wylotek wchodziły. I pszczoły się denerwowały ciągłym hałasem. Tak, a jedne pszczoły tu mam takie, że nawet chciały przy tym właśnie zakładaniu wylotka mnie zażreć teraz. Naprawdę? No. Oblepiły zaraz ten wylotek. A zobaczcie, jaki Patryk ma super perlowskie pineski z czasów wojny. Tysiąc lat. Tysiąc lat mają. Już mi się kończą powoli. Za ile je kupiliśmy? Za złotówkę? Chyba 10 opakowań. Nie? Powiedz. A co? Kupiliśmy chyba za złotówkę 10 opakowań na złomie, nie? Tak. Coś to było, takie cała zgrzewka ogromna. I to była za złotówkę albo za złoty 50? No i tak męczę te pineski. Nie szkoda mi. Pamiętajcie, bo nie sztuką jest coś kupić nowego. Jo. Trzeba zrobić, nie? Jakoś to. Albo wykorzystać to, co masz najpierw. Albo zrobić. Ja padłem na pomysł, że kraty, albo bo mi się wymienić. Przypomniało, że ja mam jakieś takie kraty, które w tym sezonie już się okazały, że są strasznie jakieś takie do bani, nie? Że no, porwane coś gdzieś czy coś, to już się nie nadaje. Chociaż osobiście uważam, że mysz chyba może się przez to przycisnąć. Ja uważam, że jak będzie bardzo chciała, to przegryzie. Ała, no może. Ale wtedy będzie jedna zaleta. Będzie wiedzieć, gdzie jest. Że ja po tej kratce będę wiedział, nie? No. Że się tam Zobaczymy. Dzieje coś niedobrego. A tak to nic nie wiedziałem. Działo się co chciało. O, tu słychać pszczoły, nawet w czapce. Nie? Mhm. A ciekawe, czy będzie widać Dankę, jak ją pokażę z daleka. Będzie widać. Ha! Jak Ten widać? Danka, pokaż twarz. Co ona tam robi? A, żre trawę. Ładnie słychać. Więc się zrzuciły na dół, nie? Jak słychać. Dobrze. Może być coś takie giętkie. Zakładamy, słuchajcie, te kraty. Ciemno już, noc szybko się robi, nie? Uh-huh. Nie wiadomo, za co się zabrać w dzień, bo... Brzydka pogoda była od rana. Tak. O, tam pszczoły, nie? Się wyruszyły tym paktem. Uh-huh. Może masz, Ewelina, jakieś pytania dotyczące pszczół i tego, co robimy teraz? Czy ja mam jakieś pytania? Tak, mamy tu jeszcze trochę ulimamy do przyklepania. Znaczy, jak ta krata. Ja mam na bieżąco dzień w dzień po 10 wykładów, także ogólnie mało pytań z mojej strony. Mam tylko pomysł, że chcielibyśmy zrobić live'a. Cała Polska czyta pszczołom, ale niestety, żeby zrobić live'a na kanale, musi być jeden warunek, znaczy kilka warunków. Co on tam wyprawia? Większość warunków już mamy spełnione, ale nie mamy jednego. 1000 subskrypcji. Patryk się ogólnie wstydzi trochę was poprosić, ale ci, co oglądają, czy moglibyście zasubskrybować kanałik, youtubersi i facebookianie. A nawet, jak to było? Hejterianie? Hejterianie. Tak. To taka mała grupa. Mniejsza. Jakbyście mogli kliknąć. Dobra, subskrybuj. To jest taki napis tam, pod spodem. Nie mamy nic, w czerwonej ramce. To co? Jakie no, matki? Jakie matki? Nie, mówię, że... Ła! Że to jest taki napis w czerwonej ramce. Subskrybuj. Na dole. Albo wrzucimy go gdzieś
tu, na przykład na jego głowę, tu gdzieś, tu gdzieś, tu. Co my tam rzucimy? Przecież my nie mamy takich opcji. Mamy. Jak to zrobić? Mamy. Zobacz. Widzicie, ja to nawet nie wiem, nie? Jak to wszystko działa, jak Ewelina tych opcji nie przewertuje, które są. Ja po prostu chciałam ostatnio włączyć live'a i żebyście zadawali pytania na bieżąco. Na przykład z 5 osób może by oglądało tego live'a i może ktoś by miał pytania na bieżąco. Fajnie by było, bo potem jak są pytania w prywatnych wiadomościach albo w komentarzach, to by się gubi, coś tam. A fajnie by było sobie tak po prostu pogadać na żywo. Tak. Teraz wirus rządzi, wszyscy są pozamykani. No, lockdown na całej Polsce, tak. Na cały świat. Żadnych warsztatów, nic też nie możemy robić. Nie, warsztaty siadły, te co na nie jeździliśmy z Eweliną. Niestety. Siadły. Nikt nie jeździ, bo wszyscy się wirusa boją. No. Nie? Przesrane. No, dlatego jest przesrane, nie? No to jak ten, no to można zrobić. Mi tak, że myśmy mogli robić tego lajka. Chociaż na czas okres tego wirusa tam, nie? Możemy sobie ja na przykład porobić. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, albo raz nawet później na miesiąc, no zobaczymy, co my też będziemy tutaj... Tylko właśnie robić. Potrzebujemy 1000 subskrypcji. Wiem, że to jeszcze jest, no, mniej niż połowa drogi, ale... Ale jakoś to może ruszy, jak coś tam się powie. I co? Co wy na to? Co sądzisz, Eluś, o przypinaniu tych moich siatek? Świetny pomysł. Świetny pomysł? Chociaż jakaś, nie? Opcja. No zobaczymy. Trochę zmniejszyłem wylotek, bo rodzinka jest mniejsza. Bo jak to będzie działać, to fajnie. O, byliśmy wczoraj w Leroy Merlin i Patryk znalazł dennice osiatkowane na dziale garderoba i elementy do mebli. Ale beskity, siatka ciągniona. Taki no, koszyczek. Cięto ciągniona, taki koszyczek wyglądał jak dennica, w sumie w rozmiarze też bardzo odpowiadający. Normalnie siatki ciągnionej, tej no, prawdziwej, nie? Tak, no. Identyko. No ale się śmieję, bo chyba 150 zł kosztował ten koszyczek, nie? Tak, na takiej ramce. No, i by musiał być jeszcze na tych, na takich, wiesz, ale jeżdżących. Ale idę przez te regały i patrzę, jest. Nie są. Coś jest. Dobra, słuchajcie, tutaj jest w ogóle ten wylotek magiczny. Ja nie wiem, czy to się w ogóle powiedzie jakokolwiek po tego. Co jeszcze było pszczelarskiego? Gdzie? Leroy Merlin. Powiedzie się, patrzcie. Na Leroy Merlin. Na przykład można kupić beleczki. Beleczki można kupić. Albo na przykład na tym dziale drewnianym. Drewno. Te wszystkie takie różne klepeczki, takie różne klepeczki. Nie, co można sobie w ręki dorobić czy coś. To wszystko jest. Wszystko jest. Coś jeszcze mówiłeś, nie? Tak, a sitko do wosku. Sitko do przecedzania wosku było? Też? No, też takie drobne siateczki. Dobra, tylko tu może będzie dobrze. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tylko co? Tylko wszystko w cenach 100 razy droższych, ale na przykład była jedna taka, bo Patryk jak robi te ule trzcinowe, to żeby ładnie zasłonić wkręty, to używa właśnie takich czopków drewnianych, nie? To się jakoś fachowo pewnie nazywa, ale jak to może się fachowo nazywać? To są takie kołki. Kołki, o właśnie, kołki stolarskie. No i mówimy, a może będzie taki długi patyk, bo w sumie można by było taki patyk użyć ładnie obrobiony, żeby go wduszać i obcinać, wduszać i obcinać, wduszać i obcinać. To wyobraźcie sobie, nie? Że jeden patyk, ale spaprałem. Który miał średnicę. Jaką on miał średnicę, ty? 3 mm? 4? Patyk, po prostu kijek taki, co miał 4 mm, a długości był jak 80 cm. Od tego, no 80 cm kosztowało 5 zł. 5 zł. Jeden patyk. Jeden patyk. Czujecie blusa? O, tu pszczoły nisko siedzą, słuchajcie. Teraz się na mnie rzucą. No. I tak. Idzie już mróz, przyszło mroźno, nie? Już te pszczoły tutaj też, dlatego te myszy. Wczoraj cięliśmy trzcinę, to już była ładna nawet. Tak. No tak, no i ten filmik sobie tak... Nie? Te subskrypcje na tego live'a by się przydały, nie? No fajnie by było, jakbyście dali ale radę też zasubskrybować kanał. Mówi, że to jest taka możliwość i w sumie uważam, że całkiem spoko. I byśmy odwalili jakiegoś live'a. A potem jak będzie sezon, fajnie było zrobić jakiegoś live'a przy, tak, przy miodzie, przy kręceniu. No. Byśmy robili coś na pasiece razem. Taki pomysł, więc nie? Subskrybować. Ała. Tu muszę na tą matkę od cegiełki. Na przykład tutaj, kliknąć teraz, kliknąć gdzieś tu. I będą live. I będzie fajnie. No. I teraz słuchajcie, na pewno jeśli
ja nie wiem w ogóle, jak to funkcjonuje, mnie to nie interesuje. Ale jak będzie takie coś, że będą te reklamy kiedyś na moim koncie, jeśli rzeczywiście zarobkowość z tych reklam jest niska. Zerowa. Nie? Niska. Słoik miodu miesięczny. To ja na pewno nie będę tych reklam włączał. Na pewno nie. Nie? Nie włączał, tylko włączał. O, to znaczy powyłączam te możliwości, jeśli będę miał taką opcję. Tak. Dobra. No to by było w sumie na tyle. O, jakaś... O Jezu. Osy? Osa? No, dwie nawet. I to by było to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. I właśnie fajnie by było, jakbyście mieli ochotę kliknąć subskrybuj kanał Pasieka Trzcinowa. Pozdrawiamy!